Otwieram obrady 6. sesji Rady Miejskiej w Kolanowie. Na podstawie list obecności, ale również proszę o potwierdzenie swojej obecności. Stwierdzam, że jest nas obecnych 13 radnych, a więc możemy przeprowadzić prawomocne obrady, podejmować stosowne uchwały. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana radnego Rady Powiatu, pana Dariusza Pełnowskiego. Witam serdecznie pana radnego Rady Powiatu, pana Wiesława Lebiodę. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Również witam pana zastępcę burmistrza, pana Piotra Górniaka. Panią skarbnik, witamy. Witam was, szanowni radni. Witam państwa dyrektorów. Witam panią dyrektor biblioteki, panią Bożenę Bruszczak. Pana dyrektora Felicja Koszczaka, pana dyrektora Andrzeja Kuleszę. Witam państwa sołtysów. Witam panią sekretarz, pana Krzysztofa, pana Kamila. Chyba wszystkie osoby nie pominąłem. Witam was bardzo serdecznie na obradach 6. sesji. Szanowni radni, od poprzedniej sesji odszedł od nas zasłużony obywatel Rzeczypospolitej, były premier, wybitny prawnik Solidarności, pan premier Jan Olszewski. Proszę o powstanie. Poczcimy minutą ciszy pamięci pana premiera. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są uwagi do tego porządku, panie burmistrzu? Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado. Proszę o rozszerzenie dzisiejszego programu sesji o wprowadzenie dwóch uchwał. Jedna dotycząca zmian w budżecie gminy Polanów, a druga dotycząca prognozy finansowej gminy Polanów. Tutaj Wysoka Rada otrzymała tę uchwałę. Myślę, że przy tutaj omawianiu tych uchwał więcej informacji bym przekazał. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Kto jest za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwał 59 i 60, to co wniósł pan burmistrz, i proszę wtedy o przegłosowanie całego porządku obrad z tymi zmianami dwoma projektem uchwał 59 i 60. Proszę o przegłosowanie. Porządek przyjęliśmy jednogłośnie. Również do oglądu były protokoły z poprzednich posiedzeń, sesji. Nie miałem żadnych uwag, a więc te protokoły sesji trzeciej, czwartej, piątej przyjmujemy bez odczytania. Bardzo proszę panie burmistrzu o informację i sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ostatnia sesja Rady Miejskiej miała miejsce 28 grudnia, była sesją zwykłą, ale w międzyczasie Rada z
spotkała się dwukrotnie na obradach sesji nadzwyczajnej 28 stycznia, gdzie podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą wzrostu opłaty tzw. śmieciowej. I również 8 lutego, kiedy debatowaliśmy na temat obniżenia poziomu organizacyjnego szkoły podstawowej w Bukowie, w Żydowie, przepraszam bardzo. I między jeszcze sesjami spotykały się komisje rady. W tym czasie odbyło się spotkanie noworoczne, tradycyjne, na którym wyróżniliśmy wspólnie z panem przewodniczącym rady, panem Józefem Wilkiem, 7 podmiotów tytułem Gryfa Polanowskiego. Tradycyjnie od paru lat również w gminie Polanów odbywa się tradycyjny orszak Trzech Króli, kolorowy korowód, który idzie ulicami miasta na Świętą Górę Polanowską. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za udział. Również gmina Polanów aktywnie uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W tym roku ta orkiestra nadzwyczaj dobrze była zorganizowana i to widać po efektach pracy, bo zebrano 26 tysięcy złotych. Chcę tutaj bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Kostrzakowi, jemu zespołowi, bo to organizacją całej orkiestry zajmował się Polanowski Ośrodek Kultury. Myślę, że mieszkańcy, państwo, jeżeli uczestniczyliście w tych spotkaniach i zbieraniu tej zbiórki, to myślę, że wiecie, jak to było bardzo dobrze zorganizowane. Impreza była pod namiotem na ulicy Cmentarnej. Sporo ludzi, fajne licytacje i efekt jest widoczny. Również chcę państwa poinformować, że na terenie gminy Polanów za namową tutaj naszą powstało 12 kół gospodyń wiejskich. Bardzo się z tego cieszę, że panie na terenach, nie tylko panie, ale mieszkańcy w ogóle całe się uaktywniają i 12 takich grup powstało, stowarzyszeń, które na sam start otrzymały zastrzyk finansowy 3000 zł. Cieszę się, w niektórych spotkaniach już w terenie uczestniczyłem, między innymi na Gołej Górze. Myślę, że fajnie to się odbywa, że mieszkańcy w ten sposób również się integrują. Również organizowaliśmy turniej sołectw tradycyjny na hali widowiskowo-sportowej. Dziękuję za udział sołectw w tym przedsięwzięciu. Tradycyjnie lepszą drużyną jest zawsze Sowinko. Panie sołtysie, gratuluję i proszę następnym razem dać szansę innym, tak, albo niech inni trenują. Szanowni państwo, również nasze stowarzyszenie działające w szkole sportowe organizowało turniej szachowy oraz turniej zapaśniczy w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Również chcę państwa poinformować, że na zebraniach sprawozdawczych, które odbywały się w naszych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, dokonano jednej zmiany. Z funkcji prezesa zrezygnował pan Zenon Drobko, a na jego miejsce został wybrany pan Dariusz, na prezesa Polanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, pan Dariusz Kalinos. Również państwo zauważyliście tutaj w terenie, zresztą przy waszym czynnym udziale sołtysów, proszę państwa, są roznoszone wymiary podatków i opłat oraz informacja odnośnie zmiany opłaty śmieciowej. Idzie to bardzo sprawnie. Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować tutaj sołtysom za to. I proszę państwa, również trwa nabór w tej chwili, szczególnie to są informacja do rolników dotycząca zwrotu opłaty akcyzowej. Taka akcja jest prowadzona. Jest to informacja na stronach internetowych. Rolnicy składają wnioski o zwrot opłaty akcyzowej. Również niebawem rozpoczniemy zebrania wiejskie na terenie gminy Polanów. Myślę, że za chwilę tą informację rozszerzy pan burmistrz Górniak. Również odbywają się spotkania na terenach wiejskich dotyczących zagospodarowania przestrzeni, zagospodarowania rewitalizacyjnego w tych miejscowościach, w których tutaj mamy takie plany uchwalone. Również tą informację bardziej rozszerzy pan burmistrz Górniak,
Ale również chcę tutaj powiedzieć, Szanowni Państwo, że jesteśmy również po już drugim przetargu. Pierwszy został unieważniony na zagospodarowanie przestrzeni w ramach trzech inwestycji. Wczoraj na Komisji Budżetowej na ten temat rozmawialiśmy. Informowałem, że jest lekkie przekroczenie do wysokości zabezpieczonych środków budżetu na kwotę 13-13,5 tysiąca, ale dzisiaj właśnie między innymi w projekcie budżetu czy zmianach do budżetu tutaj Wysoką Radę będę prosił, żeby zwiększyć te środki o kwotę 14 tysięcy, żeby już proszę Państwa nie unieważniać przetargów, dlatego że z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają w tych przetargach, jest coraz gorzej i może być tak, że następny przetarg okaże się droższy. W związku z tym taka uchwała będzie tutaj dzisiaj przez Wysoką Radę również podejmowana. To tyle z mojej strony. Bardzo proszę Pana Burmistrza o uzupełnienie tej wypowiedzi w częściach, o których tutaj wspomniałem. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Proszę zatem Przewodniczący Pan Wydarzenia zabranie głosu. Szanowni Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo krótkie uzupełnienie. Szanowni Państwo, jak wiecie, w większości place zabaw są u nas drewniane. Skończyły się okres tej homologacji i ich stan techniczny jest bardzo zły. W związku z tym bardzo proszę tutaj sołtysów o współpracę z nami. Chcemy te place sukcesywnie, od razu zaznaczę, nie będzie to w jednym roku, wymieniać. Na pewno już nie ma co remontować, chyba że jakieś detale, które są mało, no, które zostają jeszcze. No, zależy mi na tej współpracy, bo chcielibyśmy wczesną wiosną, mówię to na przełomie marca, kwietnia, te elementy, które się nie nadają do użytkowania, są niebezpieczne, usunąć z placu zabaw. Proszę wziąć to pod uwagę, bo takie są fakty. Wszystko dobrze, jak się nic nie dzieje, dopiero wtedy, jak coś się stanie, zaczynamy się tym martwić i zastanawiać się, co dalej. Oczywiście szukamy nowych możliwości, chociażby w projekcie związanym z grantami sołeckimi. Tutaj na kilka miejscowości chcemy zrobić taki wniosek odnośnie placów zabaw nowych i to będzie już składane w konkursie. W roku ubiegłym mieliśmy 4 takie zadania zrobione, ale to jest kwota do 10 tysięcy złotych, a taki mały plac kosztuje w granicach około 20 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy o metalowym placu. I to będą, nie będzie na pewno w tych placach, na pewno nie będzie w tych placach piaskownic. Chcemy od tego odstąpić, bo ze względów sanitarnych, nie muszę Państwu tłumaczyć, bo wiecie, o co chodzi, w związku z tym tam, gdzie muszą, to muszą być piaskownice, chociażby w przedszkole, ale tam, gdzie nie muszą, to tego nie będziemy robić, po prostu nie jesteśmy w stanie tego w należytym, w jakimś stanie technicznym i bezpiecznym zachowywać. Pan Burmistrz wspomniał tutaj o małej tak zwanej rewitalizacji. Jak Państwo wiecie, w projekcie, w programie rewitalizacji mamy 5 miejscowości. Jest to Chocimino, Nacła, Stetuj, Rzeszyca i Polanów. I tutaj w ramach małych grantów przez najbliższe 2 lata będziemy mieli fundusze w wysokości 20 tysięcy złotych na jedną miejscowość. W tym roku rozpoczynamy od Chocimina i Nacławia. I tutaj było spotkanie takie rewitalizacyjne. Państwo uczestniczyliście, część w każdym razie osób, duża grupa była z Nacławia. Tam też w ramach tego programu właśnie mamy uzupełnienie. Chcemy wymieniać place zabaw. I w ramach tego właśnie dokumentacja jest błyskawicznie robiona. No to musi być dość sprawnie zrobione, bo terminy są do końca, albo do końca miesiąca, albo do 15 marca, więc są szybkie te terminy. I to by było właśnie Chocimino Nacław, w kolejnym roku Cetuń Rzeczyca. Co do Polanowa, to Państwo wiecie, że mamy program rewitalizacyjny. Mamy 4 miliony, pamiętam, 100 tysięcy złotych, to musimy z naszymi środkami. Jak to będzie wyglądało? Czy tych pieniędzy starczy? Boimy się, że nie, ale najpierw trzeba ogłosić przetarg i do tego się przygotować, wiedzieć, jak to wybrać. Pan burmistrz przed chwilą mówił o tak zwanej przestrzeni publicznej. W pierwszym przetargu zabrakło nam 130 tysięcy.
teraz to pan prosił o burmistrz, były 13,5, także 10-krotnie, 10 mówię, 100-krotnie, to zaraz, to bardzo dużo mniej, że mnie pomylicie. W każdym bądź razie mamy znaczne obniżenie, a to też trzeba było pewnie rzeczy zejść, to nie jest tak, że to się robi samoczynnie. Dzisiaj będzie jeszcze ogłoszony przetarg na tego sprawie zbiornika wodnego. To jest z funduszy darłowskie lokalnej grupy działania. Jakie będą wyniki, trudno mi powiedzieć. Poczekamy po przetargu, czy się uda w pierwszym przetargu. Większe to są urządzenia rekreacyjne, sportowe, plac zabaw, fitness. Mówię o zbiorniku wodnym na ulicy Wolności. Ostatnia już sprawa, mianowicie zebrania wyborcze. Jak Państwo wiecie, w dzisiejszym programie sesji są poprawki do uchwał statutów sołeckich. To jest niewielka poprawa, bo ustawowo z 4 lat kadencji wchodzi 5 lat kadencji, tak jak dla samorządu. W związku z tym dzisiaj wprowadzamy zamiast 4 5. I zaczynamy zebrania i sprawa, proszę posłuchać, bo to jest ważne, to jest pierwsza tura zebrań. Oczywiście zainteresowane środowiska i osoby radni dostaną informacje, ale tak na wszelki wypadek. Zaczynamy 4 marca o godzinie 17 w Powidzu, ale zebranie będzie w świetlicy wiejskiej w Sowinku. Bardzo liczę na pomoc pana sołtysa i pana radnego dzisiaj nieobecnego, żeby po prostu zorganizować ten przejazd do Sowinka. Tego samego dnia o 18.30 będzie Sowinko, sołectwo Sowinko w tej samej świetlicy. Kolejnie 5 marca Zadzewo w kaplicy w Zadzewie i tego samego dnia 18.45 w Jacinkach na świetlicy w Jacinkach. I kolejna data, 13 marca, Wieczno, w świetlicy w Chocimino o godzinie 17 i samo Chocimino, oczywiście również w świetlicy w Chocimino o godzinie 18.30 i z pierwszej tury ostatnie zebranie, 14 marca, Bukowo, Szkoła Podstawowa w Bukowie i w Domachowo również Szkoła Podstawowa w Bukowie. To ta pierwsza tura, to jest razem 8 zebrań. Jak Państwo wiecie, mamy 28 sołectw, więc czeka nas sporo jeszcze tej pracy. Chcemy na te zebrania oczywiście zaprosić wszystkie osoby zainteresowane, tak na wszelki wypadek. Powiem tylko, że będziemy również zapraszać kierowników jednostek, tutaj patrz ZAO, MOPS, Policja, Straż Miejska i tam, gdzie są świetlice, oczywiście pan dyrektor Kostrzak. Oczywiście będą również radni zaproszani. Liczymy tutaj na aktywną współpracę podczas zebrania. Chcemy, żeby to poszło sprawnie. Oczywiście pełną obsługę techniczną zabezpieczamy. Gdyby było jakieś niedociągnięcia, w sensie organizacji, czego Państwo nie wiecie, siedząca tutaj obok pani Kamila Augustyniak-Kula ma wszelkie informacje, także bardzo proszę korzystać jej bezpośrednio z uzgodnień. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ocena pracy planowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Felicja Kostrzaka. Bardzo proszę. Co kolego zrobił? Dobrze. Pani nie szuka. Sprawozdanie z działalności Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Proszę Państwa, za rok 2018 rok. Na wstępie powiem parę słów na temat zatrudnienia. Polanowski Ośrodek w 2018 zatrudniał 22 osoby. To jest dyrektor, główna księgowa na 3/4 etatu na zastępstwo. Następnie instruktor. Coś się tam dzieje.
instruktor do spraw kultury, instruktor plastyk, muzyk, pracownik gospodarczy, sprzątaczka, pracownik interwencyjny oraz stażystka na 24 miesiące. Oraz w świetlicach instruktor opiekun świetlicy 14 osób, z tym, że dwie osoby są na, w tym czasie dwie były na urlopie macierzyńskim i jedna na urlopie wychowawczym. Ja tylko dodam, że Polanowski Ośrodek administruje 15 obiektami, 13 świetlic i plus jeszcze Dom Kultury i Pracownia Plastyczna, to znaczy tam pomieszczenie, budynek obok Domu Kultury po byłej bibliotece, gdzie jest zgromadzona, gdzie odbywają się prace plastyczne, zajęcia plastyczne, również z pracownią ceramiczną. Dotacje i dochody w 2018, łącznie dochody to był 1 369 000. Dodatkowo w tym jeszcze zrealizowane projekty, to jest Polanowskie spotkania z rybą i tradycją, projekt małe, projekty Scena łączy pokolenia oraz projekt Działaj lokalnie, ocalić od zapomnienia, lapidarium Żydowie. Również tutaj należy wymienić dochody, dochody w POKiS-u to jest 118 576 zł 89 groszy. Na dochody składają się wpływy z najmu dzierżawy majątków, składników majątkowych, a więc mam tam mieszkańca, który płaci czynsz oraz za ogrzewanie również. Następnie są to środki przekazywane od osób fizycznych, tak zwany sponsoring. Są to również wpłaty, zlecenia na organizację imprez czy wynajem sprzętu. Łącznie taka jest kwota. Tutaj jest w ten sposób. Obiekty są pokazane po kolei, więc Dom Kultury, największy obiekt. Powierzchnia tego obiektu to jest 800 metrów kwadratowych, w tym 82 metry mieszkania. Proszę Państwa, na początku maja będzie otwarta Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej, tak zwane małe muzeum w Domu Kultury. Na zakup gablot otrzymaliśmy w ramach 2017, w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup gablot. Jedna gablota wysoka to jest cena mniej więcej 1100-1200 zł, podświetlane. To jest przez dwa lata eksponaty były gromadzone od mieszkańców z całej gminy i planujemy na początku maja zrobić uroczyste otwarcie, żeby później udostępniać już dla mieszkańców, dla młodzieży, dla szkół, no i oczywiście przed zbliżającym się sezonem turystycznym, również dla turystów. Pracownia plastyczna to jest właśnie tam, gdzie mieściła się biblioteka. Zajęcia odbywają się nie tylko plastyczne, ale również ceramiczne. Mamy pracownię wyposażoną, dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 35 tysięcy. 3 lata temu dofinansowane łącznie z piecem do wypalania. Odbywają się zajęcia, ale również korzysta z tej pracowni, korzystają szkoły, młodsze klasy, korzysta przedszkole, korzysta ostatnio również z zajęcia, miał środowiskowy dom pomocy Oaza z Kronku. Następnie świetlice, najstarsza świetlica w Bożenicach, adoptowana była tutaj kotłownia. Świetlica ta funkcjonuje od 2007 roku, a więc już w tej chwili 12 lat. Następna świetlica w Chocinie, też adaptowany były sklep. Tam mieści się świetlica, obiekt dwuizbowej. Świetlica w Garnie,
po byłej szkole Świetlica w Gołogórze, adaptowany obiekt po byłej Świetlicy w Jacinkach. Połowę obiektu, połowę mieszkaniec tam zajmuje. Jedna z najmłodszych to jest Świetlica w Karsinie. Świetlica w Kościelnicy, jest tam nowy obiekt. Świetlica w Krytnie. W Nacławiu również nowy obiekt. Razem z remizą strażacką Świetlica w Rekowie. Po byłej szkole jedna połówka jest zajęta przez Świetlicę. Świetlica w Rzeczycy, następna ze świetlic, która funkcjonuje najdłużej, czyli Rzeczyca i Kościelnica, są to bliźniacze obiekty nowe z salami, salą do zajęć, salą komputerową, salą kuchenną, a więc do zajęć również zajęć kuchennych. Świetlica w Sowinku, adoptowany obiekt po byłej świetlicy. Świerczynie, najnowszy obiekt, nowy obiekt, również z salami przeznaczonymi do... Tutaj mamy koszty poszczególnych świetlic pokazane. Do tych kosztów, proszę Państwa, koszty są łączne, koszty to są 517 tysięcy z groszami. I teraz jeżeli chodzi na co głównie, na co idą te koszty, głównie na zatrudnienie pracowników. Jeżeli dajemy najniższą 2400, do tego należy doliczyć ZUS plus pomnożyć razy 12, to już daje nam kwotę zbliżoną do 40 tysięcy rocznie. Do tego dochodzi opał, do tego dochodzi bieżące koszty, jak śmieci, woda, w niektórych świetlicach również prąd, opał w każdej świetlicy prawie, z wyjątkiem dwóch. Kotłownie są olejowe, najlepsze ogrzewanie mamy w Nacławiu, bo tam korzystamy z ogrzewania z biogazowni, ale są również i piece kaflowe, tak jak to się odbywa w Karsinie, w Krytnie, w Sowinku, piece kaflowe są. Wykaz ważniejszych imprez organizowanych, współorganizowanych przez Polanowski Ośrodek. Ja jeszcze może wrócę do świetlic. Proszę Państwa, 6 świetlic w tym czasie 2018 roku obsługiwały 3 osoby, czyli na pół etatu. Była to świetlica w Gardnie w Nacławiu oraz Rekowo Karsina i Sowinko oraz Krytno. W tej chwili już tylko Karsina została i Rekowo na pół etatu, czyli pół etatu w Rekowie, połowę etatu w Karsinie oraz Sowinko i Krytno na pół etatu. Pozostałe są, pracują w cyklu pełnego etatu. Pracują fizycznie, świetlica jest otwarta 6 godzin, natomiast dwie pozostałe godziny są to przeznaczone na przygotowanie świetlicy, a więc ogrzanie, bardzo często trzeba przejść, napalić w piecu wcześniej, posprzątać, wywietrzyć, odśnieżyć, jeżeli to jest zimą, jeżeli latem, trzeba również skosić trawę, to należy do obowiązku instruktora. Do obowiązku instruktora również należy przygotowanie pod względem bezpieczeństwa, więc odpowiadamy za dzieci czy osoby, które znajdują się w tym czasie w obiekcie. Najczęściej one pracują w godzinach od 12 do 18 lub od 13 do 19, chociaż też są w niektórych dniach są do godziny 20. No i wtedy, kiedy jest impreza, na przykład w sobotę, no to też instruktor przychodzi i pracuje, bo jest odpowiedzialny za przygotowanie imprezy. Wówczas ma poniedziałek wolny. Przyjęte jest, że okres lipca jest to miesiąc urlopowy. Wtedy najczęściej są świetlice zamknięte. Przez około 10 lat mamy doświadczenia, że w tym czasie właśnie w lipcu jest mniejsze zainteresowanie świetlicami, ponieważ no, dzieci, rodzice idą na jagody, na truskawki.
No i wtedy pracownicy, chociaż tą ustawową 14-dniową przerwę mogą mieć przeznaczoną na urlop. Tyle, jeżeli chodzi o świetlicę. Proszę Państwa, tutaj mamy wymienione najważniejsze imprezy, którymi się zajmujemy. Zajmowaliśmy w 2018 roku i tak po kolei, tak jak Pan Burmistrz powiedział, zaczynamy od Orszaku Przekróli. A więc przede wszystkim zadanie POKiS-u jest w większości imprez, czy współorganizowanych, to jest przygotowanie logistyki, a więc nagłośnienie, dofinansowanie czy sfinansowanie właśnie takiej przyczepy mobilnej, nagłośnienia, no jeszcze dodatkowe sprawy związane też z przebiegiem tej imprezy. Zaczynamy Orszakiem Trzech Króli. Następnie imprezy choinkowe dla dzieci w sołectwach, to jest 2018 rok, a więc ferie były troszeczkę wcześniej, bo od połowy już stycznia były wówczas. W sołectwach, w Świedlicach. Finał Wielkiej Orkiestry, przypomnę, że to jest ubiegły rok, tam był 25. Najczęściej to bywa tak, że odbywa się turniej piłki siatkowej drużyny OSP z powiatu kurzańskiego, a później jest drugi dzień zbieranie do puszek. Dzień babci i dziadka w Świetlicach i w sołectwach. Przegląd kolejnych i pastorałek w Żydowie, też jesteśmy tam współorganizatorami. Nagłośnienie, zakup nagród, drobnych upominków, ale przede wszystkim nagłośnienie tej imprezy. Koncerty profilaktyczne, to mieliśmy głównie w Świetlicach, styczeń, luty, marzec, we wszystkich Świetlicach, plus jeszcze mieliśmy w niektórych miejscowościach Bukową, Żydową, nie, Żydowa tam nie było, przygoda z ksylafonem, tak, blok imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji ferii. Więc tutaj, jeżeli są organizowane przez Świetlicę i Dom Kultury, są to najczęściej polega nasza rola na zorganizowaniu wyjazdu na basen czy na lodowisko. Właśnie tego, czego brakuje nam tutaj miejscowym. Tu nie Bieladzowy, to przy okazji ferii. Halowy turniej piłki siatkowej odbywał się luty, marzec. No w tym roku niestety, ale pomimo, żeśmy ogłosili, tylko dwie drużyny się zgłosiły. Pamiętam początkowe lata, gdzie mieliśmy po 12, nawet 14 drużyn. Teraz niestety, ale jest coraz mniej. Koncert z okazji Dnia Kobiet, zespół Nastrojeni i Kabareciarz. To już odbywa się w Domu Kultury. Konkurs plastyczny, tradycyjna Palma Wielkanocna, też taki konkurs będzie ogłoszony lada dzień na najładniejszą Palmę Wielkanocną. Historia mojej miejscowości, poprowadzona przez pana doktora Kacpra Pęcarskiego, co mamy wymienione, historia poszczególnej miejscowości. Turniej breakdance, polanowski styl. A takie zajęcia odbywają się w Domu Kultury oraz w Świetlicy w Rzeczycy. I również raz do roku robimy regionalny turniej. Bierze udział około 80 czy 100 osób z całego regionu. To jest powiat i plus tam jeszcze. Majówka na rynku miejskim. Gminy Dzień Samorządowca właśnie pod namiotem. Gminny Dzień Dziecka na terenach obok zespołu szkół publicznych. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Czwarty Kaszubski odpust na Świętej Górze, a z tym związany również festyn kaszubski. To się odbywa w drugą sobotę czerwca. Przyciąga wiele zespołów właśnie z Kaszub. A dlaczego z Kaszub? Dlatego, że
W średniowieczu region poranowski należał do Kaszub i ojciec Janusz właśnie sięgnął po tradycję tych zespołów i tutaj również ściąga. Sobotkowe prezentacje zespołów, kapel i twórców lodowych, a więc tak zwana sobótka, powiększona czy rozszerzona o taki przegląd zespołów ludowych i kapel z powiatu i z okolic Koszalina czy Polanowa. Tu występy naszych zespołów mamy. Współorganizacja imprez w sołectwach. Świetlica to już jest lato 2018. Nasza rola to jest wycieczki sołeckie i świetlicowe. Są one dofinansowane. Transport jest dofinansowany przez większości tam, gdzie są świetlice, z tak zwanej profilaktyki. I tu mamy wyjazd, kto gdzie jechał, Poznań, Kołobrzeg, Dziwną, Kołobrzeg, Łeba, wymienione miejscowości, które brały udział. To są imprezy w sołectwach, festyny, wyjazdy. Największa nasza impreza, 30. Międzynarodowy Zlot Motocykli nad Zalewem, akurat był 30. Skupia czy przyjeżdża około 1000-1500 pojazdów. No teraz trudno powiedzieć, że to są motocykle, bo teraz są różne pojazdy. Zmieniła się ta gra, że tylko motocykliści w tej chwili są inne pojazdy i samy tak zwane i przerobione trójkołowce, dwuosiowce są na miejscu, na placu, na rynku. Następnie parafiada w Żydowie, również zabezpieczenie logistyczne przez nagłośnienie. Komorowska Biesiada Historyczna, jest to taka impreza. Celem jest ratowanie kościółka w Komorowie i to się odbywa w tej chwili, siódmy raz będzie się odbywać, ostatnia sobota lipca. Skupia właśnie prezenterów, historyków, grupy rekonstrukcyjne, na przykład i wielu turystów odwiedza i bawi się właśnie w tym dniu, przekazując datki, czy podczas licytacji, czy podczas zakupu nawet artykułów żywnościowych. Część tej kasy jest przeznaczona właśnie na ratowanie kościoła, na dalsze remonty. Zawody wędkarskie, zakończenie lata. Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Świętą Górę Polanowską się odbywa ostatnia sobota sierpnia. Dożynki powiatowe, właśnie ubiegły rok, dożynki powiatowe w Polanowie, raz na 9 lat właśnie taka impreza jest w Polanowie. W tym roku mamy na początku, planowane są na początku, proszę Państwa, września dożynki, ale już jako gminne. Promocja książek Jerzego Żelaznego w Domu Kultury. Polanowskie spotkania z rybą, a jest ta dodatkowa impreza, na którą też zostaliśmy dofinansowani. Dzień seniora, jak co rok angażujemy tutaj koncert Filharmonii Koszalińskiej na hali sportowej. Organizujemy taki wieczór właśnie dla mieszkańców. Mówimy z okazji Dnia Seniora, ale to dla mieszkańców każdy może uczestniczyć nieodpłatnie. Prelekcje historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości i droga do wolności tutaj przez doktora Łukasza Gładysiaka, miejscowości, gdzie się takie odbyły. I to się zakończyło obchodami Narodowego Święta z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Impreza plenerowa na rynku miejskim 10 listopada. Nieraz również z wojskiem, akurat w tym roku nie było z wojskiem. Przegląd piosenki patriotycznej w Domu Kultury. Warsztaty teatralne. Warsztaty, które po prostu kończą się przeglądem jasełek z grupy. Instruktorzy, którzy są zaangażowani w przygotowanie jasełek,
właśnie takie są zorganizowane dla nich warsztaty z teatrologiem. Konkurs plastyczny, szopka bożonarodzeniowa. Międzyszkolny przegląd jasełek, więc kończy się, najpierw mamy warsztaty teatralne, później kończy się tą prezentacjami na scenie w Domu Kultury. Plan zajęć Polanowskiego Ośrodka, a więc te zajęcia popołudniowe, tu się skupiają na zajęciach muzycznych, ale również na zajęciach plastycznych, fitness, kanalesis, te zajęcia są po południu. Tam są godziny wyszczególnione, kiedy chcą. Poza tym jeszcze w ramach tych zajęć dodatkowych breakdance, który też się odbywa, zajęcia w świetlicy w Rzeczycy oraz obecny, czyli radny powiatu, pracownik POKiS-u, również przeprowadza zajęcia muzyczne, więc prowadzi zespoły Orszynę, Turygo Góry, później będzie jeszcze chór Belcanto, czy naukę gry na instrumentach. Plan tych zajęć jest na naszej stronie. W większości jest nieodpłatny. Płatne są, częściowo odpłatne są na zakup materiałów na pracowni ceramicznej dla dorosłych. Zespoły działające przy POKiS-ie, ja już tutaj wspomniałem, chór Belcanto. Zespół śpiewaczy Turygo Góry. Historia jest, ale zespół istnieje jeszcze. Zespół Ludowy Orszyna. Tu akurat jest zdjęcie wykonane w Pradze czeskiej. Zespół reprezentował powiat koszaliński na przeglądzie ludowym w Pradze czeskiej. Plan funduszy sołeckich. To, co Państwo sołtysi otrzymali przed sesją. Plan funduszu na 2019 i dodane kwoty z roku 2018. Zasady Państwo mieli też przekazane pocztą, zasady wydatkowania tych funduszy. Oczywiście one są zgromadzone i prowadzone przez POKiS. Tam są rozliczane, przyjmowane faktury. Internetowe, z tym, że strona internetowa jest w tej chwili w przebudowie nasza, już funkcjonuje, można ją otwierać, jest strona POKiS, ale strona również jest z lotu motocykli, też jest na każdej stronie, na stronie jest poświęcone, zakładki poświęcone świetlic, zajęciom dodatkowym, świetlicom oraz zespołom. Dziękuję za uwagę, a ja jeszcze w tej chwili, na koniec jeszcze chciałem tak zaprosić Państwa na 8 marca na koncert dla poświęcony dla kobiet, brunetki, blondynki, wstęp wolny. To jest 8 marca o godzinie 18 w Domu Kultury. 6 kwietnia, sobota, pod namiot na jarmark wielkanocny. Tutaj zaproszenie otrzymają również koła gospodyń wiejskich. Świetlice otrzymają też takie zaproszenie, więc każdy może się wystawić, każdy może sprzedać. Z tym, że jest prośba, już dzisiaj mówię, że trzeba to zgłosić przynajmniej tydzień przed terminem, dlatego że musimy zabezpieczyć stolik pod namiotem na ulicy Starnej. 1 maja Dom Kultury zaprosimy na godzinę 18. To jest jak gdyby wyprzedzenie, ponieważ jest to na koncert poświęcony Moniuszce. Jest to rok moniuszkowski, w związku z tym robimy taki koncert, organizujemy taki koncert w Domu Kultury 1 maja w święto o godzinie 18. Też wstęp wolny. No i na koniec chciałem podziękować za
za współpracę. To właśnie w 2018 panu burmistrzowi, panu zastępcy burmistrza, panu przewodniczącemu, pani skarbnik, ale również podziękować radnym, coś się część zmieniła, sołtysom. Szczególnie chciałem tutaj pokierować podziękowanie dla sołtysów, ponieważ wasza kadencja dotychczasowa, może po prostu dalej będziemy współpracować, ale za te 4 lata chciałem serdecznie podziękować za współpracę, za to wszystko, co żeście zrobili, co razem żeśmy robili, za to serdecznie chcę wam podziękować. No i gratuluję i życzę wyborów w przyszłych wyborach. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie dyrektorze za bardzo bogatą informacje, przekaz. Otwieram dyskusję. Zwracam się do państwa radnych. Czy są pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Do państwa sołtysów, proszę. Są? Zachęcam sołtysów. Nie widzę. Pytam pan dyrektor tak obszernie to wszystko przedstawił, że i czytelnie. Świadczy to o dobrym kontakcie pomiędzy radnymi, sołtysami, a kierownictwem, dyrekcją POKiS-u i pracownikami POKiS-u. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o opinię. Wszystkie pytania, które mieliśmy do pana dyrektora, padły na komisji oświaty i spraw społecznych, która odbyła się właśnie w Planowskim Ośrodku Kultury i Sportu 14 lutego. Panie dyrektorze, to my dziękujemy za ogrom pracy, który wykonał na rzecz społeczeństwa naszej gminy. Komisja jednoznacznie przyjęła, jednogłośnie przyjęła pozytywnie sprawozdanie pana dyrektora za 2018 rok. Także dziękujemy i gratulujemy. Sądzę, że te podziękowania od nas wszystkich obecnych i proszę przekazać również panie dyrektorze pana pracownikom wszystkiego najlepszego. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolanów. Bardzo proszę panią dyrektor, panią Bożenę Bruszczak, co pani głosuje. Także tutaj ja troszeczkę pokażę statystyki, ale będziecie państwo mieli porównanie, jak wyglądamy na tle innych bibliotek w powiecie koszalińskim. Na terenie naszej gminy w 2018 roku funkcjonowały 4 placówki biblioteczne, w tym jedna główna w Planowie i 3 filie biblioteczne, to jest Żydowo, Bukowo na jedną drugą etatu i Nacław na jedną drugą etatu i punkt biblioteczny Gołogóra, to jest punkt biblioteczny Żydowa. Pracowało 9 osób, w tym merytoryczni pracownicy, czyli bibliotekarze 6, informatyk 1, księgowa na 1/4 etatu i pracownik gospodarczy na 1/2 etatu. Tak wyglądał stan księgozbioru na koniec roku. Posiadamy 32 194 książek. Tak możecie państwo sobie zerknąć, jak to wygląda w innych gminach. Tak mniej więcej to się trzyma na równi. Struktura księgozbioru wygląda w ten sposób. Dla dorosłych 34%, dla dzieci 38% i 28 innych, z innych działów. Liczba książek na jednego mieszkańca wynosi w Planowie 3,67. Tu tak dla informacji podam, że wskaźniki mówią, że winno być 2,5 do 3,5. Także tak to wygląda. Mieścimy się w tych wskaźnikach. Zakupiono 802 książki. Te zakupy troszeczkę wyglądają słabo, ale wcześniejsze lata
były wysokie zakupy i myślę, że księgozbiór mamy w miarę nowy, wymieniony, także no jest tak rok troszeczkę słabszy tych zakupów. Zakup na 100 mieszkańców wynosił 9 książek. Wskaźnik mówi, że powinien być 18 na 100 mieszkańców. Zakupiono za 18 732 książki i w tym dotacja ministerialna jest 7360 zł, pozostałe to środki własne. Średnia cena książki wynosiła 23 zł. My zakupujemy księgozbiór w hurtowniach, więc ta cena książki nie jest zbyt wysoka. Czytelników odnotowaliśmy w 2018 roku 1410. To sobie możecie Państwo porównać, jak to wygląda w innych gminach, więc tu możemy być dumni na naszych mieszkańców, że czytają. Na 100 mieszkańców wypadło 16 czytelników. Tak się przedstawiają czytelnicy według wieku. Tutaj najwyższa grupa to jest wiekowa 6-12 lat. Według zajęcia, no to wiadomo, że uczący się, ta kategoria uczący się no, stanowi prawie 50% czytelników. Wypożyczenia na zewnątrz. Tu jest w odniesieniu też do 2017 roku. Tutaj też Polanów bardzo wysoko stoi, 29 900. Mamy ciąg wyższy wskaźnik od ubiegłego roku, czyli to czytelnictwo utrzymuje się. Tak wyglądają wypożyczenia na 100 mieszkańców, 341. Też tutaj dosyć fajnie stoimy w porównaniu z innymi gminami. Jeden czytelnik statystyczny wypożyczył 21 książek w ciągu roku. Tutaj no, widać, że nasi czytelnicy są aktywni. Zbiory udostępnione na miejscu, czyli w czytelni, to 8556. Tutaj troszeczkę to w ogóle, jeżeli chodzi o skali kraju, to spada to zainteresowanie, bo jednak zwiększa się zainteresowanie internetem, także, ale i tak nie jest ten wynik zły. Ogółem, jeżeli chodzi o odwiedziny, odwiedziło bibliotekę 34381, w tym 11272 to jest internet, także też te odwiedziny u nas wysoko stoją. Udzielono 21 800 informacji różnego rodzaju, w tym bibliograficznych 163. Jeżeli chodzi o stan komputerów, no to tutaj widzimy, że Polanów dominuje. W całym powiecie mamy najwięcej komputerów. Także tutaj to podziękowania dla panów burmistrzów, bo dzięki właśnie tym prowadzonym projektom mamy dużo komputerów i nowy sprzęt, dobrze działający. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców i czytelników. No oprócz takiego tego działania podstawowego, jakim jest upowszechnianie czytelnictwa, prowadzimy jeszcze takie formy pracy z czytelnikiem promującym czytelnictwo. I w roku 2018 w Bibliotece w Planowie i w filiach bibliotecznych zorganizowano 168 różnych form, gdzie wzięło udział 3719 uczestników. Prowadzimy działania na rzecz dzieci i młodzieży, czyli spotkania autorskie, cykliczne spotkania z przedszkolakami, zajęcia czytelnicze dla dzieci młodszych, gminny przegląd recytatorski dzieci lat 6, ferie,
Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Święto Czytelnika Dziecięcego, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie, wystawy. I tak tutaj dla przykładu pokażę niektóre te działania. Mieliśmy spotkanie autorskie, skarpetkę dla dzieci ze szkoły podstawowej. Bednarek, też spotkania autorskie dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Cykl zajęć czytelniczych dla przedszkolaków w różnej formie, w formie takich teatrzyków. Bibliotekarki przygotowują. Cykl zajęć czytelniczych dla dzieci uczniów szkoły podstawowej, też tak w różnych formach, żeby zaciekawić. Zajęcia w czasie ferii zimowych, i plastycznej, i teatralnej. Także to różne formy są prowadzone. Gminny przegląd recytatorski dzieci do lat 6, to rokrocznie prowadzimy. W tamtym roku był recytowany wierszy Gurmowej. Tydzień bibliotek to cykl różnych imprez w dniach od 8 do 15 maja. Występ teatralny był dla licealistów. To nasz teatr działający przy bibliotece Werbum przedstawiał sztukę. Po raz pierwszy mieliśmy noc bibliotek dla dzieci od 8 do 12 lat. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem i chcemy wprowadzić taką stałą formę właśnie, bo to jest taka ogólnokrajowa akcja. Mieliśmy spotkanie z sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej dla licealistów. No i oczywiście prowadzimy dużo działań na rzecz seniorów. Warsztaty komputerowe, warsztaty szydełkowania, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru i kina, wystawy w ramach cyklu Planowcy Artyści. I tak dla przykładu tutaj właśnie te warsztaty komputerowe prowadzone są w trzech grupach. Cieszą się takim dużym zadowoleniem. Uczestniczy 47 osób. Są trzy grupy, jedna już taka zaawansowana, druga średnio zaawansowana i podstawowa. I rokrocznie całe od jesieni do końca wiosny odbywają się zajęcia raz w tygodniu. Od listopada rozpoczęły się też warsztaty szydełkowania. 14 osób się zapisało. Spotkania odbywają się w środy. Także mieliśmy spotkanie ze strażakiem na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów. Tu seniorzy byli w kinie w Sianowie, na Kobietach Mafii, 58 osób uczestniczyło. W multikinie w Koszalinie na filmie Claire 47 osób pojechało. Tu mieliśmy taki występ teatralny właśnie dla seniorów w wykonaniu tego teatru przy stoliku Moralność Pani Ludzkiej. Wieczór poezji, pieśni patriotycznej, taki był montaż słowno-muzyczny. To z okazji właśnie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczór poezji Władysław Broniewski, to też w ramach tej setnej rocznicy. Oczywiście narodowe czytanie, było czytane Przedwiośnie Żeromskiego. To jest akcja prezydenta, która już trwa od 2012 roku. Tu mieliśmy wystawę kolorowanek antystresowych, to pani Lupy Hołubowskiej z Żydowa. To w ramach tego cyklu, mówiłam, Polanowcy Artyści, chcemy właśnie tak wyłapać ludzi takich z pasją polanowskich z naszej gminy, żeby pokazać, co potrafią. Oczywiście mieliśmy wystawę stulecia. I tutaj tak kilka przykładów pokażę działań na filiach. Tu na przykład w Bukowie też ferie, różne zajęcia i gotowanie i teatralne
i plastyczne, i gry, walentynki w pokoju. Tydzień z internetem tych zajęć. Zajęcia też czytelnicze z przedszkolakami. Tu starsze dzieci czytają młodszym dzieciom. Spotkania z lekturą, tak sobie to nazwała pani Basia. Światowy Dzień Pluszowego Misia. Mikołajki. Kilka przykładów z Wrocławia. Też tu ferie organizowane były. Też zajęcia czytelnicze. Tydzień bibliotek, konkurs czytelniczy w ramach Tygodnia Bibliotek. Pasowanie na czytelnika. Oczywiście było obchody dziesięciolecia filii w Wrocławiu. Już ta filia tam funkcjonuje 10 lat. Wspólne takie działania też z sołectwem i świetlicą. Tydzień dyniowy też wspólnie ze świetlicą na Wrocławiu. To jeszcze kilka przykładów w Żydowie. To też ferie zimowe. Zajęcia z grupą przedszkolną w Żydowie. Tu w ramach Tygodnia Bibliotek Szkolnych Mistrz Pięknego Czytania. Warsztaty komputerowe też były prowadzone, ale to ze środków unijnych. Tam grupa 24-osobowa skorzystała właśnie z takiego intensywnego kursu, który trwał 72 godziny przez 3 tygodnie. Kończył się certyfikatem, także 24 osoby skorzystały. Lekcje biblioteczne z cyklu Książka Moim Przyjacielem. Światowy Dzień Pluszowego Misia też w Żydowie obchodzony. Oczywiście bierzemy też udział w powiatowych imprezach i tak weźmy na przykład udział w powiatowym święcie czytelnika dziecięcego. 8 dzieci z gminy Polanów reprezentowało naszą gminę. I weźmy udział też w powiatowym konkursie plastycznym. Też 13 dzieci z gminy Polanów zostało wyróżnionych, nagrodzonych. Weźmy udział w projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek. Skierowane było to do dzieci 3-letnich. Wydaliśmy 36 wyprawek dla dzieci i dla rodziców. Pozyskaliśmy prawie 30 nowych czytelników, takich 3-latków. No i tak chcę podsumować, że uważam, że mieliśmy dobre wskaźniki w 2018 roku. Chodzi tu o wypożyczenia, odwiedziny, informacje, komputeryzację. Nasza oferta nowa taka to dostęp do elektronicznych książek, czyli e-booki. Jest dostęp do 22 tysięcy tytułów. Szeroką ofertę mieliśmy kulturalno-edukacyjną dla dzieci, młodzieży, dla seniorów. Braliśmy udział w programie Ministerstwa Kultury, chodzi o pozyskanie dofinansowania na zakup zbiorów. Udział w tym projekcie, co mówiłam, skierowany do 3-latków. Udział w projekcie Tydzień z internetem. Dobra współpraca z instytucjami w gminie, tu mam na myśli szkoły, przedszkole, ośrodek kultury, sołectwa. I jesteśmy w pełni zautomatyzowani. Mamy w 100% wprowadzony księgozbiór. Mamy katalog elektroniczny, wypożyczalnię elektroniczną, także w 100%. I jeżeli chodzi o ranking bibliotek samorządowych, to chodzi o biblioteki do 15 tysięcy mieszkańców. Ankiet rozesłano 2300, oceniono 750 najlepszych bibliotek. Nasza biblioteka polanowska
uzyskała 4. miejsce w powiecie koszalińskim, 7. miejsce w województwie zachodniopomorskim i 117. w ujęciu wszystkich bibliotek wiejskich i miejsko-wiejskich w kraju. Może to nie jest najlepszy wynik, ale uważam, że no, biblioteki już stają się coraz to lepsze, to myślę, że i tak nasza biblioteka zajmuje dobrą pozycję w ujęciu tych bibliotek w całym kraju. Także to by było tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, będę miała odpowiedzieć, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Proszę o pytania do pani dyrektor. Nie widzę ze strony radnych. Państwa, są czy są pytania? Również nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych o opinię. Szanowni Państwo, funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych opiniuje oczywiście pozytywnie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że przykład naszej biblioteki i działań, jakie się stosuje w bibliotekach regionalnych naszej gminy, łamią przynajmniej moje stereotypy związane z biblioteką. Kiedyś biblioteki kojarzyły nam się tylko i wyłącznie z tym, że przychodzono tam wypożyczamy książki. W chwili obecnej pani dyrektor udowodniła tutaj, że dzieje tam się dużo, dużo więcej i szereg działań skierowanych nie tylko na najmłodszych, ale na najstarszych mieszkańców naszej gminy. Pani dyrektor, i za to bardzo serdecznie dziękuję. Do podkreślenia jest to, proszę Państwa, że bardzo, bardzo aktywnie pracują seniorzy w bibliotece, to jest godne podkreślenia. Aktywność seniorów, całkowite stowarzyszenie, to jest też duża zasługa pani dyrektor pracowników. Proszę przyjąć podziękowania od nas wszystkich i również podziękować wszystkim pracownikom za dotychczasową pracę. Jeszcze przed przerwą. Szanowni radni, otrzymaliście sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. To sprawozdanie jest podłączone pod projekt uchwały numer 59, tak na obrocie tego, ja mam ten na przykład, ale otrzymaliście indywidualnie, jeżeli ktoś sobie zerknie te dokumencie. To jest to sprawozdanie i jest z nami pan dyrektor. Jeżeli byłyby pytania dotyczące jakiejś niejasności, dotyczące tych średnich wynagrodzeń, to pan dyrektor Zao, pan dyrektor Kalinowski jest tu obecny, to wtedy można dowiedzieć się. Bardzo proszę o, czy są pytania dotyczące tego sprawozdania? Szanowni radni, widzę, że tutaj na pewno to analizowali, nie widzę dodatkowych wyjaśnień. A więc to sprawozdanie w ten sposób wygląda, jak Państwo otrzymaliście. Również przed przerwą złożę informacje o ilości treści interpelacji, zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji. Szanowni radni, szanowni państwo, szanowni sołtysi, wpłynęła interpelacja od pana radnego, pana Romana Magierowskiego. I treść tej interpelacji jest następująca. Do miejscowości Krąg. Ujęcie w przyszłorocznym budżecie lub w następnych budżetach środków finansowych na budowę siedlicy miejskiej, chodnika, oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w kierunku bloków. W porozumieniu z nadleśnicy Polanów budowa kąpieliska nad jeziorem Długie na wysokości bloków dla mieszkańców Krągu i okolicznych miejscowości. Wycinka gałęzi drzew w alei dębowej w kierunku bloków, naprawa chodnika przy drodze wojewódzkiej, tu skrzyżowanie kościół zjazd zamków do zamku, monitorowanie do zarządu dróg wojewódzkich, utworzenia na drodze wojewódzkiej dwóch przejść pieszych,
również w Trąbku, jak i tutaj na skrzyżowaniu do miejscowości Buszyno. Na drodze wojewódzkiej przecięcie konarów drzew, przy przystanku autobusowym, jak i naprawa wymiany drewnianych elementów, o których tu mówił pan burmistrz Górniak z placu Zabaw i przeniesienie sowieckiej tablicy w Krągu. Miejscowość Buszyno, a jest pani sołtys i Bożeńsko-Morowa też. Naprawa drogi gminnej w Buszynie przez niwelowanie i utwardzenie jej w kierunku Brzezinek. Naprawa w Buszynie nawierzchni boiska miejskiego i z nadleśnictwem podjąć działania. Droga ta od mostu na skróty do miejscowości Wielin. To było kiedyś na zebraniu wiejskim. Pan nadleśniczy się deklarował, że ta droga będzie otwarta dla przejeżdżających do Wielenia tym odcinkiem leśnym. Naprawa drogi powiatowej na odcinku Krąg Buszyna. Dla miejscowości Bożenice i Komorową tablicę przenieść z Bożenicy do centrum wsi. Naprawienie w Komorowie nieczynnej lampy. Naprawa drogi powiatowej na odcinku Krąg Laski i jak również usunięcie brzusz na drodze powiatowej Krąg Komorowo. Stwarza to zagrożenie i to do wiadomości, ale są obecni sołtysi, a więc sołtys Krągu, sołtys Bożenicy, sołtys Buszyna. Tą interpelację panie radny przekazamy. Ogłosimy sobie 10-minutową przerwę.
Szanowni Radni, Szanowni Państwo, kontynuujemy obrady 6. sesji Rady Miejskiej, ale proszę już teraz, nie rozmawiamy. Wnioski i zapytania sołtysów. Zwracam się do Państwa sołtysów. Czy są wnioski? Do Pana Burmistrza zapytania. Pani sołtys, Pani Ewa, proszę. Ja tylko mam informację z Prawdziwego Forum Sołtysów dla moich sołtysów. Chciałam to przekazać, informację. Proszę bardzo. Prawdziwego Forum Sołtysów zaprasza wszystkich sołtysów na wycieczkę do Poznania, którą będziemy organizować na początku maja, bo nie będzie dnia sołtysa, który przychodzi na dzień 10 marca z powodu wyborów sołtysów we wszystkich gminach po prostu. I przenosimy ten sposób, przenosimy tylko o 2 miesiące dalej. I druga to jest zaproszenie też i Pana Burmistrza i wszystkich sołtysów radnych na turniej piłki halowej o Puchar Starosty Władzy Koszalińskiego. Też paru sołtysów dla naszej zwycięskiej drużyny w Sobinkarze, której będziemy kibicować. Dziękuję bardzo. Ten turniej odbędzie się? 10 marca o godzinie 10 w Mielnie. Tak, żeby wszyscy. I również informacja, proszę bardzo. Pan sołtys, pan Czesiek, proszę, Goła Góra. Ja jeszcze takie tutaj już na końcu kadencji, ale reguły tak czasami kropla drąży skałę. Ja się przypominam znowu w tej samej sprawie, w której poprzednie. Chciałem tak, bo tam pan Dumisz zresztą u nas był, to widział, jaki jest nasz stan drogi. Tak, żeby to mieć na uwadze, przyjdzie wiosna, bo naprawdę jest coraz ciężej tam do nas dojechać, który jest sobie znaczy, chodzi o powiatową drogę. Kiedyś powiatową, teraz to nawet nie ma właśnie. Doładzę do innej mocy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania, wnioski Państwa sołtysów? Nie widzę. Szanowni Radni, wpłynęła interpelacja od również teraz na dzisiejszej sesji od Pana Romana Margielskiego, Radnego Rady Miejskiej. I tą interpelację przyjąłem i przekazuję na ręce Pańskie. Przystępujemy do podejmowania uchwał. W związku z tym, że mamy tu projekt uchwały nr 6, wprowadzony przez 31 do 58. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołec Bożenica, Bukowo, Buszyno, Cetno i tak dalej. Jest tych głosowań bardzo dużo, to może byśmy teraz to zrobili, żeby kogoś tu nie znużyć tym. Jest to tylko ta uchwała zmieniająca odnośnie kadencyjności sołtysów, 4-letniej kadencji przy wyborach na 5-letnią i to w statucie każdego sołectwa musi być zawarte. W związku z tym proszę się przygotować do głosowań. I przeczytam tylko treść pierwszej uchwały, a potem będę czytał miejscowości sołectwa i będziemy przystępować do głosowania. Bo dlatego mamy sołec 28, a więc tych głosowań będzie 28. Projekt uchwały nr 6, nr 30/2019 roku Rady Miejskiej Polanów z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa. Tutaj czytam Bożenice. A potem będę czytał tylko sołectwa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 7, artykułu 40 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska Polany uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 98/2007 roku Rady Miejskiej Polany z dnia 11 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożenica dokonuje się zmiany w paragrafie 7 ust. 3 w ten sposób, że użytą liczbę 4 zastępuje się liczbą 5. W pozostałym zakresie uchwała pozostała się bez zmiany. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Polanowa i ta uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z tym przystępujemy do głosowań. I projekt uchwały ten właśnie 31, najpierw sołectwo Bożyńcy. Kto jest za przyjęciem tej, czy są uwagi? Nie widzę uwag. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Podjęliśmy jednogłośnie projekt uchwały.
Projekt uchwały nr 32 Statutu Sołectwo Bogowo. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie. Projekt uchwały 33 Sołectwo Buszyna. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Ktoś nie wysłał? 13. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 34 dotyczący statutu Sołectwa Cetun. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 35 dotyczący statutu Sołectwa Ho Chi Minh. Proszę, głosujemy. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Projekt uchwały nr 36. Statut Sołectwa Dadzewo. Proszę głosować. Też jednogłośnie. Projekt nr 37. Dotyczące statutu Sołectwa Domachowo. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie. Projekt uchwały nr 38 dotyczy statutu Sołectwa Garbno. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie. Uchwała nr 39 statut Sołectwa Gołogóra. Proszę przegłosować. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 40 dotyczy statutu Sołectwa Jacinki. Głosujmy. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 41 dotyczy statutu Sołectwa Kasinka. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie. Projekt uchwały nr 42, łamane przez 2019 rok, Sołectwo Kępiny. Głosujemy. To jest jednogłośnie. Projekt uchwały nr 43 dotyczy statutu Sołectwa Kościernica. Proszę głosować. Jednogłośnie. Projekt uchwały nr 44 dotyczy Sołectwa Krąg. Proszę o głosowanie. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 45 Statut Sołectwa Krytno. Proszę głosować. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 46 dotyczy Statutu Sołectwa Nacław. Głosujemy. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 47 Statutu Sołectwa Nowy Żoliborz. Przystępujemy do głosowania. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 48 dotyczy Sołectwa Powic. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały nr 49 Statut Sołectwo Rekowo. Głosujemy. Też 13 jednogłośnie. Projekt uchwały nr 50 łamane przez 2019 rok Sołectwo Rosocha. Proszę głosować. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 51 dotyczy Sołectwa Rzeczy Tabielka. Głosujemy. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 52 Statut Sołectwo Sowinko. Proszę głosować.
Projekt uchwały nr 53. Sołectwo Stary Żoliborz. Głosujemy. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 54. Dotyczy statutu sołectwa Świerczyna. Proszę głosować. Też 13. Jednogłośnie. Projekt uchwały nr 55. Dotyczy sołectwa Warblewo. Proszę o głosowanie. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 56. Dotyczy sołectwa Wielin. Głosujemy. Też jednogłośnie. Projekt uchwały nr 57. Dotyczy statutu sołectwa Wieczno. Proszę głosować. Też 13 jednogłośnie. I zostało nam ostatnie sołectwo. Projekt uchwały nr 58. Dotyczy statutu sołectwa Żydowo. Proszę o głosowanie. Również jednogłośnie, a więc tych głosowań odbyliśmy 28. Podjęliśmy uchwały dotyczące właśnie kadencyjności 4 na 5-letnią nowo wybranych sołtysów, rad sołeckich. I przystępujemy, Szanowni Państwo, Szanowni Radni, do podejmowania uchwał już w tej kolejności, jak tutaj mamy w porządku obrad. Projekt uchwały nr 6, łamane przez 25/2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy są pytania do Pana Burmistrza dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę tutaj pytań ze strony radnych. Bardzo proszę Pana Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja do spraw budżetu i infrastruktury w dniu wczorajszym opiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Jest to, byłaby to opinia projektu uchwały nr 6 łamane 25/19 w sprawie dociągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. I opinia tutaj jest jednogłośna, znaczy pozytywnie jednogłośna. Następnie opiniowała również następne projekty uchwał z dzisiejszego programu sesji w sprawie, już tutaj mówię, zmian w budżecie gminy Polan na 2019. Jest to numer 6 łamane na 59 łamane na 19 oraz następną projekt uchwały numer 6 łamane na 60 łamane na 19 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Polan na lata 2019-2013. Wszystkie opinie były, przepraszam, 30, tak, zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. A więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 25 przez 2019 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Tak, 13 za, przeciw nie ma nikogo i wstrzymujących się również nie ma. Projekt uchwały nr 6 łamane przez 26/2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. Ten program wspierania rodziny był omawiany na komisji, która się odbyła w bibliotece, ale jeszcze bardzo poproszę Panią Przewodniczącą. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dotycząca uchwały nr 6 łamane 26/19 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze zadam pytanie, czy ktoś jeszcze jakieś pytania ma?
Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Za 13, przeciw nie ma nikogo i również nie było głosów wstrzymujących się. A więc podjęliśmy tę jednogłośnie tą uchwałę. Projekt uchwały nr 6, łamane przez 27/2019 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanów na rok 2019. Te projekty uchwał zawsze co rokrocznie przyjmujemy, są to właśnie te problemy z opieką nad zwierzętami, wyłapywanie tych zwierząt i, no i zapobieganiu szkód wyrządzanych przez te zwierzęta, zwłaszcza psy. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, to jeszcze poproszę o opinię dotyczące Komisji Rolnictwa, dotyczące tego projektu uchwały. W dniu wczorajszym Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi opiniowała projekt uchwał na dzisiejszą sesję. Jest to właśnie ta uchwała nr 26 łamane 27/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanów oraz uchwały nr 6 łamane na 28 łamane na 19 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego Żurawisko. Obie opinie są pozytywne. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 27 łamane przez 20 z tego roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanów na rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Za 13, przeciw nie ma nikogo i wstrzymujących się również jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. I projekt uchwały nr 6 łamane przez 28/2019 roku w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego Żurawisko. Czy są pytania dotyczące tego? To jest na wniosek nadleśnictwa. Są takie tereny, które należy trochę zwiększyć wodę, żeby temu prawo utrzymać. Opinia pana przewodniczącego była. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 6 łamane przez 29/2019 roku w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Zawsze tak było dotychczas, że pan burmistrz chodził z urzędu jako delegat gminy Polanów, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, też współpraca z regionem Niemiec sąsiadującym z nami. Dlatego taki delegat musi być wybrany i tu jest kandydatura, tak jak szanowni radni macie w projekcie uchwały w paragrafie pierwszym. Pan burmistrz Grzegorz Żywski. Są pytania? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Tak. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. I projekt uchwały w sprawie, bo tam była opinia była pana przewodniczącego dotycząca zmian w budżecie, to
Tylko jeżeli Państwo, Szanowni Radni, macie błąd w tym, co nam się zakres, ale proszę poprawić projekt uchwały numer 6/59/19. Pomyłkowo tam było numer 4. Stawiamy, bo sesja numer 6 jest, tak? W sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Proszę sobie poprawić projekt uchwały numer 6. Sprawę przeczytałem, zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy są pytania do pana burmistrza w tej kwestii? Tak, bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj państwo otrzymaliście nowe dokumenty. Wczoraj na komisji budżetowej właśnie ten temat omawialiśmy, ale jest jedna drobna zmiana i proszę to zauważyć, że w pozycji dotyczącej wydatków w związku z otwarciem ofert w dniu wczorajszym na zagospodarowanie przestrzeni publicznej dotyczącej trzech projektów. Mówimy tutaj o budowie placu zabaw w Żydowie, mówimy o placu przystankowo-rekreacyjnym przy ulicy Zacisze oraz trzeci temat dotyczący zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego otoczenia zbiornika wodnego przy ulicy Przytorze. W wyniku tego postępowania już po raz drugi okazało się, że kwoty zaoferowane przez wykonawców łącznie są wyższe o kwotę 13 589,50 zł. To, co na wstępie mówiłem, że w tej chwili obowiązuje ten rynek wykonawców i w związku z tym jest taka propozycja, aby jednak zabezpieczyć środki finansowe brakujące do ewentualnego podpisania tej umowy, bo to jest tylko otwarcie ofert. Jeszcze komisja będzie sprawdzała pod względem formalno-prawnym wszystkie dokumenty, czy wszystkie są złożone. I żeby, proszę Państwa, zdążyć z realizacją tego projektu, bo to są przecież środki unijne, mamy swoje narzucone terminy wykonania, to w związku z tym propozycja moja i tutaj też, żebyście Państwo wiedzieli, że w tym załączniku numer pierwszym w pozycji transport i łączność widzicie, że jest zmniejszona kwota 14 000 zł, to są drogi. I przesunięcie tej pozycji 14 000 zł na wydatki inwestycyjne na te trzy zadania. Także projekt czy wydatki po stronie wydatkowej budżet nie zostaje zmieniony. Następuje tylko przesunięcie między poszczególnymi działami. Dziękuję bardzo. To tylko w kwestii wyjaśnień. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do pana burmistrza? Nie widzę. Opinia dotycząca tego projektu uchwały była wygłoszona przez pana przewodniczącego. A więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 6 łamane przez 59/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Za 13, przeciw 0 i wstrzymujący się również 0. Projekt uchwały numer 6 łamane przez 60/2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. To są pytania, niejasności dotyczące tego projektu uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie. 13 radnych było za, przeciw nie było nikogo, jak wstrzymujących się również szanownych radnych nie było nikogo. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. I projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. To jest projekt uchwały numer 30 z 2019 roku.
iż szanowni radni, taką radę społeczną zawsze powołuje się. Jest to rada społeczna, w związku z tym wszyscy ci, co zasiadają w tej radzie społecznej, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, żadnego ekwiwalentu. Jest to typowo praca społeczna wspierająca działalność zespołu opieki zdrowotnej i dotychczas w skład tej rady zawsze wchodził jako przewodniczący burmistrz miasta Polanowa, pan Grzegorz Lipski, przedstawiciel wojewody, do dzisiaj pan się pisarz nie mamy wytypowany, wojewoda typuje, no, powinien wytypować, ale to dokoptujemy potem, jeżeli będzie oficjalne na następnej sesji, jeżeli takie wpłynie, i członkowie poszczególni, którzy zasiadają w tej radzie społecznej. Praktykowaliśmy to w ten sposób, że zasiadała osoba z Komisji Socjalnej Rodziny Zdrowia, zasiadali przedstawiciele Komisji Rolnictwa ze wsi, żeby reprezentować wieś, ale to od Państwa zależy, jak tą Radę Społeczną wybierzemy. Dlatego też proszę o zgłaszanie kandydatów do Rady Społecznej. A no i moja osoba wchodziła też również, ale to nie znaczy, że możecie za mną czy przeciw głosować. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan radny, pan Gajek, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Proponuję, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, zawsze przewodniczący tej Rady był Grzegorz Lipski, nasz burmistrz. Jednego przedstawiciela wyznaczy wojewoda zachodniopomorski, a ja z naszego grona bym proponował, żeby też był przewodniczący nasz Józef Wilk i przewodniczący komisji stałych Wioletta Konieczna, Marysia Pokorska i Jerzy Landowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby społecznie pracować? Nie widzę. Zapytam się teraz tak po kolei. Czy Pani Konieczna wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy Pani Marysia Pokorska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy Pan Jerzy Landowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. No ja też wyrażam zgodę, bo brałem udział w tym, kto wyrażam zgodę. I musimy przystąpić do głosowania nad tą kandydaturą. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze, to na następnej sesji jest jeszcze temat otwarty, bo będziemy jeszcze, sądzę, że Pan Wojewoda wyznaczy kogoś do tego, pełnienia tej funkcji, to jeżeli, bo dotychczasowe to było tak, razem z przewodniczącym było 7-osobowa Rada Społeczna. Dobrze, ale przystępujemy do głosowania. Aha, jeszcze się nie zakończyło. Słuchajcie, dotychczasowej radzie zasiadał również w moim, jak jestem nieobecny, zasiadał zastępca mój. Dlatego zgłaszam ja kandydaturę Andrzeja Rybyka. Czy pan Andrzej wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej? Tak. Bo tak byśmy to na przyszłe te, jeszcze i tak będziemy, bo nie ma przedstawiciela wojewody. Dobrze. To, a więc przystępujemy do... Piszemy listę obecności jeszcze. A więc tak. Członkowie, to ja będę tutaj, pani sekretarz podaje, tak? Tak. Ponawiam pytanie, czy ktoś jeszcze chce wchodzić w to. I widzę. Musimy pisać, dlatego chwileczkę. Okay.
już jest wpisane nazwiska, są, a więc listę kandydatów wysyłamy. I poszczególnych kandydatów należy głosować. I teraz słuchajcie, szanowni państwo, ja czytam. Projekt uchwały nr 6/30/2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Każdego po kolei, myślę, tutaj pani się też mówi. Już jest wysłano wszystkie zatwierdzenia i wyniki głosowania tu szanowni radni macie. Jestem za. Józef Wilk 14, Jerzy Lądowski 14, Wioletta Konieczna 14, Maria Pokorska 13, Andrzej Rybyk 13 głosów. A więc jest to ilość wymagająca do tego, żeby zatwierdzić tą listę Rady Społecznej ZOS. Przystępujemy do głosowania nad całym projektem uchwały. Projekt uchwały nr 6/30. Tak, ja to przyjętą uchwałę, tak? Przyjętą uchwałę, tak. Powołuje się Radę Społeczną Opieki Zdrowotnej w Polanowie w składzie przewodniczący Grzegorz Rzymski, burmistrz Polanowa. Przedstawiciel wojewody będzie dokoprowany na sesji sądu następny i członkowie rady Józef Wilk, Jerzy Landowski, Wioletta Konieczna, Maria Pokorska, Andrzej Rybyk. Wykonanie uchwały powierza się panu burmistrzowi. Szanowni radni, jeszcze nam zostało w porządku naszych obrad odpowiedzi na... Chowaliśmy tak, głosowanie. Jeszcze poproszę pana burmistrza o odpowiedzi na zapytania sołtysów. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W związku z zapytaniem pana sołtysa, pana Czesława Staniszewskiego odnośnie remontu dróg. Mogę tylko odpowiedzieć, że z chwilą, kiedy warunki pogodowe będą sprzyjały, to przystąpimy generalnie do remontu wszystkich ozimowych ubytków na drogach gminnych. W związku z tym, że ta droga jest drogą asfaltową, no to wymaga specjalistycznego sprzętu. Jeszcze firmy nie są do tego przygotowane. Faktycznie byłem w Gołogórze. Wiem, jak ta
droga wygląda, nie tylko ta. Myślę, że jak Państwo się poruszacie po i drogach powiatowych, i wojewódzkich, i gminnych, no tutaj te ubytki w postaci dziur są czasami dosyć uciążliwe, ale pracujemy nad tym, aby wyłonić firmę, która tymi rzeczami zajmie się, kiedy tylko będą sprzyjające warunki. Mimo to, że tutaj pogoda, Państwo widzicie, jest słońce, jednakże tutaj ziemia jest mocno zmarznięta jeszcze i tutaj firmy nam podpowiadają, że no niestety to nic nie da, będą te środki zmarnowane, w związku z tym jeszcze troszeczkę odczekamy, żeby te dziury połatać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zawsze o 12 mamy wystąpienie obywatelskie. Czy ktoś z zewnątrz, mieszkańców Polanowa, gminy, nie widzę odnośnie wystąpień, nie widzę nikogo. Szanowni radni, szanowni goście, bardzo serdecznie dziękuję panu radnemu Rady Powiatu, panu Dariuszowi Kalinowskiego, za udział w sesji. Bardzo dziękuję państwa dyrektorom, pani Bożące, panu Feliksowi, panu Andrzejowi, dziękuję panu burmistrzom, dziękuję pani sekretarz, panu Krzysztofowi Kamili. Dziękuję wam, szanowni radni, za udział w dzisiejszej szóstej sesji. Zapraszamy z panem burmistrzem, z panem dyrektorem na obchody na Akademię z okazji Dnia Kobiet 8 marca w Domu Kultury. Wyczerpaliśmy porządek obrad szóstej sesji Rady Miejskiej. Obrady szóstej sesji uważam za